Grzegorz, gdy nas Rosjanie wzięli w 12 roku, spędzili jak trzodę i na Sybir zawiedli. 200 naszych było, wiarusy kęs nadpsute, oficerstwo młode. A jak wzajem sprzyjali, wspomnieć starcu miło. Jeden drugiemu nigdy nie powie jak bracie. Chleb łamią jak opłatki, w jednej chodzą szacie. Ten, o którym rzecz wiodę, zwał się Kazimierzem. Otóż, kiedy się Moskal pastwił nad żołnierzem, pan Kazimierz za wszystkich cierpiał. Potem z głowy dobył myśli. Zawołał na tajemne zmowy i odkrył zamiar wcale dostojny, bo śmiały. Nie szyć, panie, kto kupi niewolą włos biały, ten rozpaczy szalonej w ludziach nie potępi. Więc on myślał, że straże kozackie wytępi. Zmarłym wydrze żelazo i polskie wiarusy do Polski odprowadzi. Poznali się Rusy na malowanych misach, wywiedli na pole cały nas pułk baszkirów, postąpił w półkole. Wołga stała za nami. Pułkownik tatarski przeczytał głośno niby jakiś dekret carski, a w tym dekrecie stało, aby polskie jeńce rozdzielić na dziesiątki i w pułki powcielać. W ten czas nasze wiarusy, wziąwszy się za ręce, krzyknęli: nie pójdziemy. Zamiast nas wystrzelać, czy wierzysz pan, że owe tatarskie szatany rzucali nam na szyję rzemienne arkany? Właśnie jakby na koni zdziczałych tabuny. Och, co czułem, to z sobą poniosę do truny. Związaliśmy się wszyscy rękoma co siły. Pamiętam, z prawej strony, nie, z lewej, od serca, stał przy mnie żołnierz wiekiem, ranami pochyły. Ku niemu zwinął koniem baszkirski morderca, więc biedak rękę moją na kształt szabli ścisnął. Potem ociężał na niej, bezwładny obwisnął. Patrzę mu w twarz, posiniał cały na kształt trupa. Oczy wybiegły, szyja związana powrozem. Tu baszkir zaciął konia, koń spięty dał słupa. Skoczył, a starzec jak koń uwiązany lozem pociągnął się po piasku po krzemiennej barście. Widziałem na krzemieniach włosów siwych garście, z krwi wyrwane kroplami. Koń leciał jak strzała, już trup zniknął, a jeszcze widać było konia. I myśl przy koniu starca krwawego widziała. Staliśmy jak garść kłosów pożółkłych wśród płonie. Głuche było milczenie, zgroza, obłąkanie. Piszcząc kołem, jak krócej krążyli poganie. Wybierali oczyma, gdzie powrozem skinął. Śmierć dając, chcieli zabić przed śmiertną godziną. Wtem, panie, nasz Kazimierz, ów Kazimierz młody, skoczył w tłumy baszkirów i z tłumu wyskoczył. Z pułkownikiem tatarskim rzucił się do wody. Tak ujętego wroga między dwie kry wtoczył. A kry się zbiegły, głowa z baszkira odpadła, jak mieczem drąbana i na krze usiadła z otwartymi oczyma.